Akacjowa 38, odcinek 384, Fabiana wyjawia Kajetanie miejsce pochówku Germana i Manueli, streszczenie. Leandro podsłuchuje rozmowę między Wiktorem i Marią Luisą i odkrywa, że jego matka Susana ponownie obraziła Julianę. Dodatkowo, w odcinku, który zostanie wyemitowany 9 czerwca 2017 roku, Kajetana ogłosi planowaną budowę elitarnego kolegium nazwanego imieniem jej córki Carlota, podczas gdy inne zapowiedzi telenoweli Una Vita mówią, że Teresa będzie czuła się winna z powodu wywołania złego samopoczucia Humildad, która teraz odmawia widzenia się z Mauro. Zszokowana Fabiana wyzna Kajetanie, że zna jej sekret. Tymczasem Trini staje się coraz bardziej podejrzliwa i chce dowiedzieć się więcej o interesach Ramona, więc zastawia pułapkę na Guinnessa i organizuje przyjęcie w swoim domu. Fabiana ujawnia Kajetanie, co Ursula jej powiedziała o ciałach Germana i Manueli, podczas gdy Leandro wreszcie znajduje odwagę, aby definitywnie stawić czoła swojej matce Susan. Jak Fabiana wykorzysta informacje, które otrzymała? Czy nadal będzie chronić swoją córkę, czy też odwróci się od niej? Akacjowa 38, odcinek 384, budowa kolegium, Kajetana zwołuje zebranie z członkami Patronato de la Serna i informuje ich, że wkrótce rozpoczną się prace nad budową szkoły przeznaczonej dla bogatych dzieci z miasta. Mowa o słynnym elitarnym kolegium, które ma nosić imię zmarłej Carlota. Kobiecie udało się uzyskać odpowiednie pozwolenia dzięki swoim wpływom i interwencji sekretarza biskupa, Oliwy, którego uwiodła. Akacjowa 38, odcinek 384, uczucie winy, w międzyczasie, wieść o tym, że Humildad nie chce widzieć Mauro, tylko potwierdza podejrzenia Teresy, która zaczyna być nękana przez poczucie winy, a krucha Varela cierpi z jej powodu. Sierra od razu zrozumiała, że musiała ich zastać razem z Mauro. Nawet inspektor zdaje sobie sprawę, że Humildad musiała coś podejrzewać i bardzo mu przykro, że sprawił dziewczynie złe samopoczucie. Akacjowa 38, odcinek 384, nieprzyjemne odkrycie dla Leandro, tymczasem Wiktor zwierza się Marii Luisie co do tego, co Susana powiedziała jego matce Julianie. Kobieta ciężko obraziła cukiernika, a nawet doszło do tego, że go uderzyła. Leandro, niezauważony, podsłuchuje ich rozmowę i jest zszokowany. Postanawia więc otwarcie stawić czoła swojej matce i prosi ją, aby skończyła już raz na zawsze z mieszaniem się w jego życie. Jednak Juliana próbuje mu to uniemożliwić, błagając go, by nie konfrontował się z kobietą, bo mogłaby rozpuszczać fałszywe plotki i stać się jeszcze bardziej wścibską i niebezpieczną dla zdrowia ich związku. Akacjowa 38, odcinek 384, niespodziewana impreza, podczas gdy Clemente Heredia idzie porozmawiać z Ramonem i jasno daje mu do zrozumienia, kto naprawdę rządzi w świecie lichwy, Trini chce odkryć, w jakie mroczne interesy uwikłał się jej mąż. Dlatego prosi Guinnessa o zorganizowanie przyjęcia ku czci wspólników i klientów Ramona, udając, że to pomysł jej męża. Reakcja Ramona z pewnością nie będzie najlepsza, robi wszystko, aby Trini nie dowiedziała się o jego działalności, a ta jej ingerencja oczywiście go irytuje, bo może odkryć prawdę.
Akacjowa 38, odcinek 384, wstrząsające odkrycie. W międzyczasie Fabiana ujawnia Kajetanie to, co dowiedziała się od Ursuli. German i Manuela są martwi, a ona teraz wie, gdzie są pochowani. Sekret Dark Lady może stać się publiczny. Służąca, wciąż wstrząśnięta tym, co się stało, przysięga jednak, że nie będzie o tym rozmawiać z nikim. Kajetana więc przyspiesza tempo i proponuje zarządowi zbudowanie kolegium właśnie nad grobami Manueli i Germana. Akacjowa 38, odcinek 384, ostateczne wyjaśnienie, napięcie między Leandro a Susaną osiągnęło już szczyt. Krawiec usłyszał, jak Wiktor zwierzał się Marii Luisie o bardzo nieprzyjemnym incydencie między Julianą a jego matką, i postanawia stawić jej czoła. Leandro nie toleruje już więcej ingerencji matki w swoje prywatne życie i nie zamierza pozwolić, by wpływała na jego decyzje, więc zirytowany decyduje się porozmawiać z matką otwarcie. Susana zawsze przeszkadzała w związku Leandro i Juliany, a jej syn jest już zmęczony tą inwazyjnością, wierząc, że jeśli sprawy potoczyły się w ten sposób, to z pewnością wina leży po stronie matki. Czy Susana zrozumie, że źle się zachowała i przeprosi Julianę? Czy Leandro i Juliana będą mogli wreszcie żyć swoją miłością, wolni od wszelkich wpływów? Dowiemy się niedługo, śledząc nowe zapowiedzi Akacjowa 38, które poinformują nas o nadchodzących nowościach dotyczących osiedla Akacjowej.